Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Moi drodzy, są chwile i sytuacje, kiedy bez względu na to, jak bardzo kochasz ludzi, nie możesz pozostać przy nich, bo mają zatwardziałe serca, obrażają nas, są wulgarni, czasem agresywni. Możemy kochać takich ludzi, modlić się za nich, chcieć dla nich jak najlepiej. Ale nawet Jezus naucza apostołów, co mają zrobić w takiej sytuacji. Mówi nam, abyśmy odeszli od tych, którzy nas poniżają lub nas krzywdzą. Przejdź dalej i stwórz krąg ludzi, którzy Cię kochają i cenią Cię tak, jak Ty kochasz miłością Zbawiciela. A co mówi o tym Ewangelia? Ewangelia według świętego Marka. Wkrótce potem opuścił tę okolicę i powrócił z uczniami do rodzinnego Nazaretu. W dzień szabatu poszedł do synagogi i tam nauczał. Jego mądrość i cuda, jakie czynił, zastanawiały ludzi. Był przecież jednym z nich, zwyczajnym mieszkańcem tego miasteczka. Mówili więc między sobą: czy on jest lepszy od nas? Przecież to zwyczajny cieśla, syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona. Jego siostry także przecież tutaj mieszkają. I nie byli w stanie uwierzyć w jego moc. Wtedy Jezus rzekł do nich: prorok może cieszyć się poważaniem wszędzie, z wyjątkiem swojego miasta, swojej rodziny i krewnych. I ze względu na ich niewiarę nie mógł uczynić żadnego wielkiego cudu. Uzdrowił tylko kilku chorych, kładąc na nich ręce i dziwił się, że nie chcieli mu uwierzyć. Jezus posyła 12. Odszedł więc stamtąd, aby odwiedzać okoliczne wioski i nauczać w nich. Następnie zebrał 12 i rozesłał ich po dwóch, udzielając im mocy wypędzania demonów. Nie pozwolił im jednak wziąć ze sobą niczego oprócz laski podróżnej, ani żywności, ani torby, ani pieniędzy, ani nawet obuwia czy ubrania na zmianę. Gdy zatrzymacie się w jakimś miejscu, powiedział, nie przenoście się z domu do domu, lecz cały czas mieszkajcie w tym samym. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Poszli więc i mówili wszystkim napotkanym, że powinni odwrócić się od grzechu. Uwalniali też ludzi od wielu złych duchów i uzdrawiali chorych, namaszczając ich olejkiem. Jezus pokazał uczniom, że warto pracować z ludźmi otwartymi i zainteresowanymi. Nie warto tracić czasu na przekonywanie niezainteresowanych, bo przez to marnuje się czas na realizację celu misyjnego Jezusa. Mamy dzielić się naszą wiarą, ale jeśli spotkamy ludzi, którzy nas nie zaakceptują, którzy nas niszczą lub nas wykorzystują, to najlepiej, żebyśmy odeszli od tych osób. Werset z Pism Świętych nie mówi nam, abyśmy
przestali kochać tych ludzi, ale przekazuje, mówi nam, abyśmy nie przebywali w środowisku nadużyć, które może nas zniszczyć. Napomina nas, abyśmy odseparowali się od takich osób. Swój czas przeznaczmy do pokazywania, że Bóg jest miłością i że znamy miłość, ponieważ znamy Boga. Jesteśmy obrazem Boga na tym świecie poprzez naszą miłość. Modlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty z wysokości krzyża powiedziałeś: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A to z pewnością, o mój Boże, zdarza się często wśród nas. Oni zaprzeczają, że jest Bóg, ale nie wiedzą, co czynią. Oni nie uznają wiary w Ciebie, który jesteś Zbawicielem człowieka. Zwodzą błądzących, zastraszają słabych, demoralizują młodych. Inni natomiast pragną być pobożni, ale fałsz uznają za prawdę. Idąc za własnymi sądami, zwodzą innych i trzymają ich z dala od Ciebie. Nie wiedzą, co czynią, ale Ty możesz sprawić, że będą wiedzieć. Oświecaj ich umysł i otwórz im oczy, zanim nadejdzie przyszłość. Daj im wiarę w to, co ujrzą kiedyś, jeśli nie wierzą w to teraz. Amen. Wszyscy mamy w życiu trudne chwile. Najgorsze są te, gdy już tracimy nadzieję, kiedy wszystko na nas spada i przygniata ogromnym ciężarem. Ale właśnie wtedy zacznij wielbić. Wielu świętych Kościoła miało doświadczenie, że grzechy i ciężary próbują odwrócić naszą uwagę od tego, że Bóg nas kocha. Dlatego właśnie wtedy wielbili Go w tych słabościach. A Jezus brał ich krzyże na swoje ramiona. Módlmy się. Jezu Zbawicielu, opiekunie tych, którzy się kochają i darzą przyjaźnią. Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju. Ty, który dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci. Wysłuchaj naszą modlitwę. W obliczu rozdarć i podziałów na świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech żyje w nas miłość, przyjaźń i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężyć życiowe przeszkody. Jezu miłosierny, prosimy Cię, stawiaj się za nami do Boga Ojca, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna i który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu miłosierny, cieszę się z chwały, którą teraz doznajesz w niebie i czci, jaką jesteś otoczony tu na ziemi. Tobie polecam wszystkie moje potrzeby duchowe i cielesne, abyś je przedstawił Bogu Wszechmogącemu. Miej mnie w opiece, szczególnie w ostatniej godzinie mojego życia, abym za Twoją przyczyną dostąpił spotkania z Bogiem i z Tobą w społeczności świętych.
Amen. Jezu Chryste, cześć Ci oddaję za łaski i pociechy, których doznaję. Bądź uwielbiony, dzięki Ci ponawiam, Ciebie pozdrawiam. Ty w smutku cieszysz, Ty duszę wątpiącą pociechą wspierasz już upadającą. Z grzechu ratujesz i bronisz od tyrańskich sideł szatańskich. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Opowiadajmy Bogu o naszych troskach, problemach, utrapieniach, z którymi nie możemy sobie poradzić, które nas przerastają, tak prosto od serca, tak jak potrafimy. Poprośmy o rozwiązanie naszych problemów. Powierzmy Ojcu Niebieskiemu nasze życie i nie zapomnijmy Bogu Ojcu podziękować za opiekę. Pozdrawiam Cię, Ojcze Niebieski, i dziękuję za opiekę nade mną, za Twoją miłość i wyrozumiałość. Daj mi moc miłowania, wytrwałości i pogodę ducha. Jezu miłosierny, otocz mnie swoją opieką. Duchu Święty, obdaruj mnie, daj mi dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar umiejętności, dar pobożności, dar bojaźni Bożej. Boże Ojcze, z niebios posyłaj do mnie opiekuna, anioła Bożego. Niech mnie chroni i prowadzi trudnymi ścieżkami życia codziennego. Chwali dusza moja Boga jedynego, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen. Jezu, nauczycielu nasz, proszę, aby Twoja krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niechaj zajaśnieje chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Błogosław, Panie Jezu, ten dom i rodzinę. Niechaj w domu tym mieszka święta zgoda. Amen. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Duch Święty Modlitwy. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże.